Do klubu mieszczącego się w centrum Warszawy wybrał się po zajęciach 22-letni student geografii Marcin Mazurek. Chłopak nie ma partnerki, dlatego wolny czas spędza z kolegami. Piwko już na ciebie czeka. Dzięki. To jak kolokwium? Spoko, zaliczone. A w twojej grupie jak? Wiesz co, połowa uwaliła, ale mi udało się zaliczyć. O, to git. Dobra, przestańcie już przynudzać o szkole. Zmieńcie temat, bo ja się stąd zmywam. Dobra, no już nie łap focha. Spokojnie. Ty, zobaczcie, Karasiński, z jaką laską przyszedł. No, niezła. Podobno już ją zaliczył. Co ty, ona ma ze 30 lat. Nie zaliczyłby 30. A niby w czym problem? Stare, takie laski są bardziej wymagające. Nie poleciałaby na takiego kmiotka jak on. A moim zdaniem jest zupełnie odwrotnie. Laski po 30 często są zdesperowane i same pchają się kolesią do łóżka. Pierdzielisz. Ty byś na pewno nie zaliczył 30. Za cienki na to jesteś. Żebyś się nie zdziwił. Przyjmuję zakład. Weźcie, chłopaki, dajcie spokój, nie? Co? O co? O honor. Dobra. Przecinaj. Tylko pamiętaj, muszą być dowody na to, że ją przeleciałeś i że jest po 30. A co, chcesz sobie popatrzeć? Bo na więcej cię nie stać. Zobaczymy, czy się popiszesz. Pół internetu to laski, które nie mają się z kim przespać i szukają szczęścia. A 90% z nich to kobiety po 30. Udowodnię temu pajacowi Olkowi, że nie jestem żadnym cieniasem i wygram ten zakład. A przy okazji zafunduję sobie trochę przyjemności. Marcin utworzył konto na internetowym portalu randkowym i czekając na spotkanie z kolegą, przegląda profile samotnych kobiet. O, siema. Siema. A co ty taki obładowany? Wiesz co, muszę jeszcze dzisiaj przesiąść do kartografii. Ja mam tutaj lepsze rzeczy. Spójrz, jaka ślicznotka. Nie wygląda na 30+, no nie? Stary, ty serio się przyjmujesz tym kreteńskim zakładem? Na co? Wyzwał mnie od cieniasów, tak? To teraz będziesz sobie szukał w necie laski do bzykania, bo dzban ci wjechał na ambicje, tak? A żebyś wiedział. No dobra, znajdziesz ją. I co zrobisz? Powiesz jej, żeby się z tobą przespała, bo kolega idiota założył się z tobą o to? Oj, Karolku, Karolku, jak ty życia nie znasz. Trzeba będzie ją trochę przybajerować, zabrać w jakieś fajne miejsce, powiedzieć kilka miłych słów. Zupełnie tak samo jak z laską w naszym wieku. To co, patrzysz ze mną dalej? No dawaj to. Kurde, ta jaka egzotyczna, weź. Chociaż w sumie trochę starsza. Wow, ale to jest ekstra, weź, jaka bomba. No, brunetka, szczupła.